Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej przygody z Vampire the Masquerade Bloodlines. W ostatnim drugim odcinku poznaliśmy już mieszkańców dzielnicy Santa Monica i teraz czas zabrać się porządnie za wykonywanie poszczególnych zadań. I dzisiaj między innymi będziemy kontynuować nasze poszukiwania Lily, a także w końcu odwiedzimy agenta naszego księcia, czyli Mercurio. Ale zacznijmy od Lily. Mianowicie chciałbym sprawdzić jeszcze jeden trop, który niefortunnie pominąłem w ostatnim odcinku. Mianowicie chodzi o to, że na tym poręczeniu, które mamy tutaj z Kilpatrick Bail Bonds, to ten przemiły pan w okularach przeciwsłonecznych, którego poznaliśmy pod koniec drugiego odcinka. Właśnie, to jest poręczenie wystawione przez jego firmę, ale poręczenie było wystawione na niejakiego Rolfa Totena. I chciałbym tego Rolfa Totena jeszcze sprawdzić w tej bazie danych, która jest w komputerze u tego Kilpatricka. Także chodźmy jeszcze raz przejrzeć ten komputer. W porządku. Tu jest ten komputer, sprawdźmy. Sprawdźmy indeksy od N do R. Nie, to będzie Totem. Okej. Okay. S do Z. Totem R jest. Totem R. Bingo, aktualizacja dziennika. Poręczenie spisane 22 lutego 2003 roku. Imigracja, sprawa numer 663321. Kwota poręczenia 15 tysięcy. Wow. Typ poręczenia, zastaw, samochód. Czerwony Lightning Bird, blachy Guy Coney. Rocznik 77. Uwagi, wracaj do Niemiec, ziomek. Tutaj nie przyjmujemy euro. Okej, okay. Czerwone auto. Przyjęte w zastaw. Czerwony Lightning Bird, blachy Guy Coney. Okej, poszukajmy takiego auta. Wydaje mi się, że możemy je znaleźć w tym parkingu niejako podziemnym, który mijamy przy zejściu na plażę, więc sprawdźmy to. Okej, dziękuję panie komputerku. Skorzystajmy z tego tropu. Jeśli chodzi o częstotliwość tych let's play, zastanawiam się nad tym, aby publikować od 1 do 2 w tygodniu, weekendami. W tą sobotę to był drugi albo trzeci, pozwólcie, że sprawdzę. Tak, w sobotę 3 lipca o 8 rano ukazał się odcinek drugi na YouTubie, natomiast dzień później w niedzielę ukaże się właśnie ten odcinek trzeci, który właśnie teraz oglądacie, mówię do was z przeszłości. tak, i właśnie tak myślę, żeby publikować 1 do 2 odcinków w tygodniu. Naturalnie nie martwcie się, już pracuję nad nowym materiałem dotyczącym lore Vampira Maskarady i już w następnym filmie z tej serii zajmiemy się historią anarchistów. Także mam nadzieję, że ten materiał ukaże się już w przyszłym tygodniu, także spokojnie, kanał nie zmienia swojego profilu. Te let's play'e z Vampire the Masquerade Bloodlines są takim, nazwijmy to, miłym dodatkiem. Okej, okay, szukamy auta na blachach Guy Coney. Znaleźliśmy go. Poszło szybko. O proszę, można otworzyć bagażnik. To my tu mamy gazrurkę, łyżka do opon, przepraszam, i jakiś dziennik? Pamiętnik. Znajdujesz dziennik Lily, o! Zamknijmy. Zdobywamy punkty doświadczenia, zawsze spoko. Dobra, wyjdźmy z tego parkingu. Przeczytajmy ten dziennik. Pamiętnik. Wygląda to na kobiecy pamiętnik. 30 kwietnia 2003. Poznałam dziś w The Asylum jakiegoś faceta. Boski jest. Nazywa się Rolf i pochodzi z Niemiec. Mężczyźni z Europy są bardzo klasowi w porównaniu z nudnymi Kalifornijczykami.
Umówił się ze mną na dzisiaj. Ciekawe, czy jest bogaty. Wydaje mi się, że jest. Pójdę jutro na zakupy i kupię coś, w czym nie będę wyglądać jak tłusta świnia. Nie mogę się doczekać spotkania. 21 maja 2003. Z Rolfem chyba zaczyna się robić poważnie. Powiedział mi, że chce w przyszłym tygodniu dać mi coś wyjątkowego, a jeśli to to, o czym myślę, to powiedziałabym, że już najwyższa pora na to. Myślałem, że Europejczycy w tych sprawach będą mniej spięci. Okej, 30 kwietnia, potem 21 maja, następnie 6 czerwca 2003. Dzisiaj obudziłam się o 21. Byłoby to dziwne... Dzisiaj obudziłam się o 21. Byłoby to dziwne samo w sobie, z tym, że nie pamiętam, żebym wczoraj zasypiała. Tak naprawdę to nie pamiętam niczego od sobotniej nocy, kiedy byłam z Rolfem. 10 czerwca 2003. Znowu się późno obudziłam. Nie jadłam nic od 4 dni. Nie wiem, co mi się stało. 11 czerwca 2003. Rolf wczoraj do mnie przyszedł. Powiedział, że nic nie jadłam, bo potrzebowałam krwi. Powiedział, że tylko to mogę teraz jeść i że nie będę, głodna, jeśli wypiję troszkę krwi. Przyniósł ze sobą worek z lokalnego banku krwi. Próbowałam odmówić, ale nie umiałam. Co się ze mną dzieje? Idziemy dalej. Okej, okay. Czyli Lili, to ten pamiętnik opisuje historię, jak Lili została spokrewniona. Okej, okay, idąc dalej. Okej, okay. 26 lipca 2003 roku. Rolf powiedział, że niedługo będzie musiał wyjechać. Mówił, że ludzie próbowali zmusić go siłą do opuszczenia kraju. Nie wspomniał, że chce mnie zabrać ze sobą. 22 sierpnia 2003. Musiałem dzisiaj wpłacić kaucję za Rolfa, żeby wyszedł z więzienia. Został aresztowany, bo wygasła mu wiza. Wyglądał na przerażonego. Boję się, że wyjedzie. 7 grudnia 2003. Nie widziałam Rolfa, odkąd wpłaciłam za niego kaucję. Nie odzywał się. Nie wiem, co mam robić. Myślałam, że mu na mnie zależy. Czemu on mi to zrobił? 15 kwietnia 2004. Do 5 rano gadałam z kolesiem, którego poznałam w Surfside. Kiedy powiedziałam mu, że muszę już iść, to poczułam się jak kopciuszek. Wyglądał mi na księcia. 16 kwietnia 2004. Znowu spotkałam się z tym gościem z Surfside. Nie mam pojęcia, czym ja jestem. Okej, okay, czyli Lili sama w sobie nie ogarniała, co się z nią dzieje. 24 kwietnia 2004. Przyprowadziłam wczoraj do mieszkania i faceta z Surfside. Mówił, że za kilka dni wróci do Australii, skoro turniej ma się ku końcowi. Nie chciałam, żeby wyjeżdżał. Nigdy nie czułam do kogoś czegoś podobnego, nawet do Rolfa. 25 kwietnia 2004. I wczoraj mnie pocałował i nie mogłam się powstrzymać od ugryzienia go w szyję, ale wypiłam za dużo i dałam mu swoją krew, żeby go ocalić. Kiedy wszystko mu wyjaśniłam, to powiedział, że nie chce mnie już więcej widzieć. Co ja narobiłam? I ostatni wpis, 8 maja 2004. Nie byłam w stanie się odżywiać, od tej nocy z I. Boję się tego, co się stanie. Pamiętam, że Rolf przyniósł krew z banku krwi. Może gdybym się tam zakradła, to bym wzięła kilka worków i uciekła, zanim ktoś by mnie złapał. Okej, okay, czyli trop za Lili urywa się w banku krwi. Wiem, gdzie ten bank krwi się znajduje, wiemy to dobrze. Znajduje się na tyłach kliniki i myślę, że musimy złożyć tam wizytę. Dlaczego ja tak ziewam? Wybaczcie. Okej. Okay. Dobrze, sprawdźmy jeszcze dziennik. Jak krew w piach. Udało ci się znaleźć pamiętnik Lili. Ostatni wpis wspomina o planach włamania się do miejscowego banku krwi. Okej. Okay. Miejscowy bank krwi. Chodźmy tędy. Zmienimy kamerę na widok z pierwszej osoby. Jest bank krwi przed nami. No to hej, sprawdźmy, co się tu kryje. Myślę, że schodami musimy iść w dół. To jest chyba ta sama klatka schodowa, co w klinice. Okej, okay, Liquid Demon Seed. Brzmi smakowicie. Jeszcze w dół. Kogo my tu mamy?
You next up for the needle? Hmm? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Betty. I bet you're here to take blood. Am I right? Nie wiem, o czym mówisz. They all come in here with that same nonchalant look. With that, who, me, stare? As if they were so clever. Do you think you're the first vampire to try and come in here to buy blood? Honestly. Okej. No dobra, chcę kupić krew. Ile się należy? If you have to ask. Ej, pokaż, co masz na składzie. Okej, worek z krwią i worek z błękitną krwią. Okej, strasznie drogi, a worek ze zwykłą... O matko, nie stać nas. Matko, za 99 dolarów to ja bym sobie życie na nowo ułożył. Ale może mogę chociaż sprzedać łyżkę do opon. Miło, że w banku krwi można sprzedać łyżkę do opon. To w takich miejscach się sprzedaje łyżki do opon. Dobrze. Okej, to tyle jeśli chodzi o zakupy w tym sklepie, ale nie po to tu przyszliśmy. Need a fix? Muszę się dostać na zaplecze. Dobra, zagrajmy w otwarte karty. Zobaczymy co powie. Employees only. Them's the rules of the queen bitch herself. Okej. Okej, spróbujmy. Spróbujmy uwodzenia. A może wejdę tam do ciebie i pomogę ci zmienić zdanie. I don't do dead chicks. Okej. No dobra, to spróbujmy perswazji. Nie szkodzi, naczelny babsztyl mi pozwolił. Śmiało zadzwoń do niej. She did, huh? Queen Bitch told me never to let anyone back there. I remember her repeating it over and over in that cold, pretentious voice of hers. Mhm. Śmiało, zadzwoń do niej. Opened. Okej, udało nam się. Świetnie. Spokojnie, nie narobię dużego bałaganu. Albo, a teraz wracaj do pracy. Pięknie. Okej, tu są drzwi zamknięte, a tu otwarte. No dobra, skorzystajmy najpierw z tych otwartych. Co się tutaj kryje? Pralnia, okej. A co to za... Dziura tutaj jest. Okej. Spora dziura w tym murze, ale okej. Przedostaliśmy się w zupełnie inne miejsce. Nice. Okej, ale może na razie wróćmy skąd przyszliśmy. Okej, fizyka w grze rzeczą trudną. Raczej detekcja kolizji. Czy ja mogę to chwycić z powrotem, aby to gdzieś odrzucić, żeby mi nie przeszkadzało? Chyba mogę, cudownie. Okej. My tajne przejście. Tędy wyszliśmy, tak. Są jeszcze ten. Czy to nam się uda otworzyć? W ogóle nie mogę nawet spróbować złamać zamka. Trudno. O. Okej, mamy chłodnie. Widzicie, że to przedstawię. Tu mamy jakiś terminal z kodem. Ale chwilowo nie znamy tego kodu. Okej, ale to jest zastanawiające. Co w chłodni robi taki kod? Tutaj już takiego terminala nie ma. Okej. Stąd przyszliśmy, dobra. Okej. To są te drugie drzwi, które wcześniej były zamknięte. Okej. Dokończmy zwiedzanie. Może tutaj też
znajdziemy jakieś dodatkowe przedmioty, które przydadzą nam się w przyszłości. Myślę, że możemy się pożywić na tym panu. Oh, brother. Może najpierw z nim porozmawiajmy. Bunsen burner. Who are you? What am I doing here? What are you doing back here? Też bym sobie stąd poszła. Well, all right, Phil. Be cool. I don't know if you're supposed to be here, down here. Yeah. Czy wyglądam na kogoś, kto by cię okłamał? Are you for real? Dotknij mnie, to się dowiesz. O, punkt doświadczenia. Okej. Okej. Pożywiliśmy się trochę, bardzo dobrze. Stetoskop nam się raczej nie przyda. Poza tym żadnych innych przedmiotów tutaj. O, jakaś kartka papieru, zobaczmy co to. Siema Flabotomus. Kod wejścia to 1969. Bingo, tego szukaliśmy. Tym razem go nie zapomnij. 1969. Okej. Ale jeszcze pozwiedzałbym tu co nieco. A nuż znajdziemy jakieś wartościowe przedmioty. Komputer. Chłodnie, okej. Wątpię, by udało nam się złamać hasło. Nie, nie ma szans. Trudno. I tak mamy hasło. I tak mamy pewien kod, którego potrzebujemy. Że nie przedłużajmy. Później jeszcze trzeba będzie zbadać tą dziurę w chłodnie, tą dziurę w pralni. Ale najpierw chodźmy tutaj. 1969. 1969. Bingo! Oj, widzę tu jakąś krew i tajemniczy przełącznik. Ukryte pomieszczenie, kto by pomyślał? Wow! Przecież to Lili. Drop of it on my tongue, sliding down my throat. The hot flash in my brain lighting up my body. I can smell it everywhere. Blood. Co ci się stało? Let me go. It's painful. Like I'm going to die. It's calling. Never felt like this before. Let me go. I can smell it. I have to have it. Hey. Uspokój się i powiedz, kim jesteś. Let me go! Okej, nie ruszaj się, uwolnię cię. You don't look well at all. Oh, sweet mother of God! Wow. Oj. Wygląda na to, że Lili wystała go do cna. The heat. It's never been so satisfying. All of it. I drank until I heard his heart stop and I was sucking on a dry, dead artery. It was euphoric. But I've killed him. I've never killed anyone before. What happened? What came over me? Bestia przejęła kontrolę. To się zdarza. Beast? What is that? Why couldn't I stop myself? Why did it feel so right? Uspokój się, nic się nie stało. I tried to steal some blood. I heard they sold it. I was hungry and I can't hunt in town. They caught me and I was trapped. Thought I'd never escape, but I killed a man. I have to get out of here. Kim jesteś? My name is Lily. Tak, to ciebie szukaliśmy. Lili, to o tobie mówił E. E? You know E? I... How do you know E?
Okej, okay. Zapytał, czy nie wiem czegoś o słabokrwistych i tak znalazłem ciebie. I tried to tell E about his condition, but he was so furious at me for what I'd made him into, he wouldn't listen. A thin blood, from what I've been told, is a vampire whose blood is weaker than most. Dokładnie. Mów dalej. Rolf, my sire, told me some vampires consider thin bloods a bad omen and want them destroyed. Rolf wasn't a thin blood, and apparently I am. I don't know why. Rolf abandoned me. His group wouldn't take me in. They said I was a liability. He left me with so many questions. And I did the same thing to E, but I didn't want to leave E. He forced me out of his life. I should go. I have to get out of here. Maybe out of the city. Soon. Powinnaś się spotkać z E. Mówił, że ci wybacza. Chce się z tobą zobaczyć. E doesn't hate me anymore? Zgadza się. Jest wręcz na odwrót. Powinnaś z nim porozmawiać. I'll go see him. Thank you. Okej. Okay. Poczekaj, nie ratuję ludzi pro bono. Co dla mnie masz? I don't have anything to give. Okej, okay. Dobra. Nie będziemy biedaczce już grozić. Zapomnij, że pytałam. Do widzenia, Lili. Let that bitch out. There's one less fill in the world now. Why'd you have to let her go and eat him, huh? Now I'll never get to do in that bastard myself. Well, you know what? No blood for you. No more. Okej. Okay. Masz szczęście, gdybym jej nie uwolniła, to jej kumple zrobiliby tu rozpierduchę. That's interesting. A missed opportunity. Guns make people cocky. They never appreciate what a skilled hand married to a knife can do. All you have to do is get close enough to cut off the trigger finger. Or their face. You like to talk, don't you? I want to hear a story. Tell me, what's the best way you violenced up someone? I want to hear every grisly detail. If I like your story, I'll sell you some blood. Okay, why not? Ja nie zabijam. Blood comes from out of the living, from all kinds in a red torrent. Crimson seep at the speed of a heartbeat. For each drop, a teeny bit of life shed. You don't care how it's got, as long as it is. You'll be begging for it and not getting any. Jak se tam chcesz? Okej, okay, ziomek nas po prostu zostawił. Ciekawe, czy naprawdę w przyszłości nie będzie nam sprzedawał krwi. Nie jestem pewien. Ale, moi drodzy, bardzo się cieszę, uratowaliśmy Lili. Sprawdźmy dziennik. Udało ci się znaleźć Lili i uwolnić ją z zaplecza banku krwi. Dodatkowo przekazała ci informacje o słabokrwistych. Porozmawiaj o tym z I. Dobrze, czyli musimy jeszcze wrócić na plażę. Ale zanim to zrobimy, ja chcę jeszcze zbadać tą dziurę w pralni. Kostnica. To będzie bardzo przyjemne miejsce. Okej, okay, potrzebujemy aury krwi. Teraz będziemy mogli to robić. Bingo. Nic tu nie ma, trudno. Tutaj w tych skrzyniach nic nie ma. Następny komputer. Czegoś się tutaj dowiemy? Nieboszczyki. Niestety hakerstwo w przypadku tej postaci nie jest naszą mocną stroną. Trudno. Okej, okay, czyli tu jest kostnica, tu jest to tajne przejście, którego użyliśmy. Tu są schody na górę, tu jest winda, która raczej nie działa, trudno. Patrzmy, gdzie zaprowadzą nas te, no nie schody, ale kładka.
Okej, okay, jesteśmy na tyłach kliniki. Okej. Okay. W porządku, możemy tędy wyjść. No i okej. Okay. Chodźmy zobaczyć się z I oraz Lili na plaży. Zakończmy tego questa. Okej, okay. Public Beach Access, skręcić w prawo. Może jeszcze na koniec coś od nich dostaniemy. A może nie. Okej, okay, porozmawiajmy najpierw z Lili. Hi. Okej, okay, i jak poszło z I? This life's been hard on him. Both of us. But he forgives me. We're leaving soon. I have some family with a place out in the middle of nowhere in Oregon. It should be okay for us to stay out there, as long as we're together. No i pięknie. Pewnie chcesz odzyskać swoje rzeczy. Oto one. Thank you. Niech wasza miłość kwitnie. Do widzenia. Okej. Okay. Myślę, że nasza toreadorka jest bardzo ukontentowana takim rozwiązaniem. Where did you go? Brought my Lily back. She told me all about what happened. I don't know why you helped us, but your blood's worth bottling. I'll never let her go again. Thank you. Okej, okay. Punkty doświadczenia zyskane. Aktualizacja dziennika. Proszę bardzo, i chroni ją. Zadanie ukończone. We're gonna be getting out of LA soon. Too dangerous here. Rosa told us something big's about to happen, and I don't want to be here when the jack comes out of the box. Take that for what you will. Okay. Zastanowię się nad tym. Dzięki i powodzenia. Lily, where did you go? W porządku. Sprawdźmy dziennik. Okay. I pogodził się z Lily. Zadanie ukończone. Pięknie. Zerknijmy na chwilę do arkusza postaci. Mam do rozdysponowania 8 punktów doświadczenia i mogę zainwestować w jakąś nową umiejętność. Co by tu zainwestować? Myślę, że perswazję mógłbym bardziej rozwinąć. Muszę poszukać atrybutu, który jest za to charyzma, za to odpowiedzialny. Okej, okay. Rozwinąłem lekko perswazję, dobrze. Czy mogę jeszcze zainwestować w broń palną? Mogę, dobra. To też lekko chciałbym zainwestować. Okej, okay. Akceptuję rozdanie punktów. No i pięknie. Myślę, że warto by się też gdzieś pożywić na mieście. Mamy dość mało krwi. Dobra, teraz się pożywmy i w następnej kolejności zajmiemy się sprawą od Kilpatricka, czyli tego zaginionego łowcy głów. Takim by się można tu łatwo pożywić. Że uda nam się tutaj. Mam nadzieję, że nikt nas nie przyuważy. Bingo, udało się. Super. Jeśli dobrze pamiętam, to właśnie ten łowca głów Kilpatricka mieszka tutaj, w mieszkaniu numer 1. Sprawdźmy jeszcze dziennik. Głowa za łowcę. Poręczyciel Arthur Kilpatrick potrzebuje twojej pomocy w znalezieniu łowcy głów, Carsona. Masz go poprosić o powrót do pracy. Carson mieszka pod numerem 1 w Santa Monica Suites. Okej. Okay. Czyli tak, wszystko się zgadza. Santa Monica Suits.
wejdźmy. W porządku. Mieszkanie numer 1, tu jest trójka, dwójka. Pewnie mają tą numerację, ale okej. Okay. Interesuje nas jedynka. Mamy klucz. Zamknijmy drzwi. Jakaś wielka skrzynia. Patrzmy, czy uda nam się włamać. Wow, o matko. Za nisko musimy mieć otwieranie zamków na poziomie 8. No trudno. Tym nawet aura krwi nam nie pomoże. O, srebrny pierścień. To możemy sprzedać. Niezła hacjenda. Jakaś, okej, jakiś rejestrator dźwięku. Zobaczmy. Check. Is this thing recording? God, I hate these things. Anyway, the McGee case is getting weirder all the time. I found where he's been hiding and I saw some really creepy stuff down there. There was no sign of McGee. I'm gonna follow up on another lead I got too. I updated the files on the computer. This is Carson signing off. Man, that sounds stupid. Okej, okay, sprawa McGee, strasznie dziwne rzeczy. Okej. Okej. Okay. O, książka, która poprawia statystyki. Sprawdźmy to. Chcesz se postrzelać? Korzystanie z broni jest proste, łatwe i zabawne dla całej rodziny. Najpierw załatw sobie broń. Najlepiej coś dla ochrony domostwa, jak na przykład karabin automatyczny. Po drugie, sprawdź, czy broń jest naładowana. Jeśli nie, to ją naładuj. Po trzecie, znajdź cel. Polecamy nieożywione obiekty, jeśli nie ma w pobliżu bandziorów. Po czwarte, strzel i poczuj tę moc. Lektura tej książki ulepszy twoje umiejętności w zakresie broni palnej. Klikamy przeczytaj. Bingo! Zwiększyliśmy swoje statystyki. Uroczo. Fajnie. Dobra, tu mamy jakiś plakat. Imalia. Nie poznaliśmy jeszcze tej pani. Like it in the cephalopod family before. They speculate that it could be from a yet undiscovered family of sea creatures. Okej, nie będziemy marnować czasu na telewizję. Więcej szczegółów znajduje się w jego komputerze, tylko czy kurczę uda nam się włamać? To jest ten problem. McGee. Gdzieś znajdziemy hasło tutaj. Byłoby dobrze. A może... Imalia. Spróbujmy to wpisać. Wielu ludzi zostawia... hasła w łatwo dostępnych miejscach. Spróbujmy. Imalia. Bingo! Hasło zaakceptowane. Wchodzimy do menu. OK. Dostępne komendy. Lokalizacja. McGee ukrywa się w salonie tatuażu w Santa Monica. OK. Aktualizacja dziennika. Świetnie. Salon tatuażu jest naprzeciwko lombardu. OK. Następnie jeszcze mamy do wyboru komendę klucz. Sprawdźmy. Nie zapomnij klucza do salonu. Leży na telewizorze. OK. Dobra, to na razie tyle. Oczywiście, klucz do salonu tatuażu. Bingo. OK. To już wszystko, co mogliśmy tutaj... sprawdzić. Te drzwi są zamknięte. Jeszcze sprawdzę. Te drugie również. Okej. Okay. Świetnie. W takim razie czas odwiedzić salon tatuażu. Znajduje się na końcu tej ulicy. Devil's Brand Tattoo. Otwarte. Pomocą karty od naszego zaginionego Carsona, salon tatuażu. Nie chcę być inaczej. Czy jest ktoś na zapleczu? Nie za bardzo.
różne wzory. Gdzieś dzwoni telefon. Czy mogę wziąć sobie trochę pieniążków? Nie mogę. Wejście do piwnicy, ale skończmy jeszcze tutaj. Tu nie ma nic więcej, nic nie jest do wzięcia. Okej, schodzimy w takim razie do piwnicy. Dzwoni gdzieś telefon? Ach, tu jest ten telefon. Okej, odbierzmy go. Halo? Aktualnie go tutaj nie ma. Mogę jakoś pomóc? Well, I'm not sure. I had an appointment with him a few days ago, but he never seemed to show up. Do you know when he'll return? Tak naprawdę to nie. Co to było za spotkanie? Well, Mr. McGee was going to be doing some modeling for me. Medical reference for the work that I do here in the studio. It's a shame, really. The proposition would have been quite lucrative for him. Poważnie? Może mogłabym przyjść go zastąpić? Why, yes, that sounds delightful. Perhaps you could come down to my studio and we can sort out the details. Okej, brzmi dobrze. Gdzie jest pański gabinet? I'm at the end of Main Street, small basement studio. The sign says Gimbel's Prosthetics. Just ring the buzzer and I'll let you in. Gimbel's Prosthetics. Okej, niedługo tam będę. Okej, Gimbel's Prosthetics. Musimy tam zajrzeć. W porządku. Gimbel's Prosthetics znajduje się na drugim końcu głównej ulicy. Mianowicie tutaj. Okej. Dobrze. Myślę, że warto by się było wyposażyć w jakąś broń. Forma. Akceleracja. Myślę, że ta zdolność przydać. Okej, zadzwońmy domofonem. Yes, may I help you? Okej. Witam, rozmawiałam z tobą niedawno przez telefon. Oh, right, I'll buzz you in. Dzięki. Welcome to Gimbel's Prosthetics and Medical Supplies. You're here for the modeling job? Good, good. You seem to have rather well-developed limbs, if you don't mind me saying so. Kim pan jest? Oh, yes, forgive me. My name is Gimbel. Stanley Gimbel. But, oh, dear, let us dispense with formalities. You can call me Stan. Miło cię poznać, Stan. Ja mogę już zaczynać, jeśli też już jesteś gotowy. Albo powiedz nam coś o sobie. Me? Oh, I'm just trying to make things a little easier for those who find themselves disadvantaged. Giving a helping hand, you might say. A leg up. Bloody clever, that one. Okej. Zabawny jesteś. Możemy już zacząć? Aha! An eager participant! Very good! Just give me a few moments to get my equipment ready, and then come on in and we'll get started. Okej. Ja też się w tym czasie przygotuję. Ten pan sam ma protezę. Okej. Mamy broń. I myślę, że możemy wejść. Oho. Coś tu jest nie tak. Oj.
To nie wygląda jak klasyczny gabinet lekarski. O! Krew za darmo, dziękuję. Mogę tylko skorzystać jeszcze z czegoś? Chyba nie. Okej, schodzimy w dół. Te fotele nie wyglądają zbyt przyjaźnie. Rzędzia. Podręczniki anatomiczne. Oj, pan Gimble, pan Stanley Gimble kręci tu wyjątkowo lewy interes. O cholera. To nie wygląda jak dobrze zadbany blok operacyjny. Okej. Myślę, że jednak zmienię broń na palną. Użyj, okej. I użyjemy mocy. Skorzystamy z mocy prezencja w razie co. Która powinna osłabić naszych przeciwników. Huh? Oh, hey, help! You gotta get me out of here, man! This guy's a freaking nut job. Kto? Gimble? Who, Gimble? Yeah, Gimble. That guy's been taking pieces off of me and McGee over here for the last 3 days. He's crazy, man! Freaking crazy! Dobra, czym mogę otworzyć te drzwi? Chyba jednak musimy to zrobić później. O kurde, Stan Gimble na nas wyleciał. Muszę znowu zmienić broń. Okej. Przeładujmy. Mamy go. Okej. Prezencja bardzo pomaga w walkach. Osłabia skuteczność przeciwników. Thanks, man. You're a lifesaver. I wasn't sure I was gonna make it. I'm telling you, I've been on some weird cases, but this one takes the cake. Czy to ty jesteś Carson? Yeah, that's me. How did you know? Przysłał mnie Arthur Kilpatrick. He did? Oh man, that's solid. I owe that guy big. I hope I can figure out a way to get him back for this. Okej. Okay. Mam dla ciebie jakieś zlecenie, więc ma dla ciebie jakieś zlecenie, więc lepiej wracaj do jego biura. What? Oh no, man. No, not for me anymore. Look at my hand. Gimble took my trigger finger for a trophy. I'm all through with this business. I hate to leave Arthur in a lurch, but that's just the way it is. Okej. Okay. Rozumiem. Cóż, przekażę mu złe wieści. Nara. Thanks again. Don't worry. I'll take care of old Stumpy here. No, i lepiej wróć z policją. W porządku. Stanley Gimble okazał się niezłym świrem. Ale zostawił nam swoją broń, którą jest odcięta ręka. I tak można jej używać jako broni. I tak zaprezentuję wam to. Odcięta ręka, wymaganie walka wręcz 6, potencjał 10, zabójczość 9. Tak, można w tej grze bić się odciętą kończyną, bo czemu nie? W porządku. Ale sprawdźmy jeszcze, okej, okay, w tej celi był Carson, tu jest pusto. Sprawdźmy jeszcze tą drugą celę, czy można ją otworzyć? Niestety, zamknięte na amen. Oj, obawiam się, że tam leży McGee i niestety skończył fatalnie. A
Ale jeszcze tu są jakieś drzwi. Na tym stole operacyjnym nic już, z tego stołu nic już nie weźmiemy. Natomiast co mamy tutaj? Stertę ubrań, kredens. I poza tym nic więcej. W porządku. Spieprzajmy z tego nawiedzonego przybytku. Chociaż wybaczcie, nawiedzony przybytek to nas jeszcze czeka, ale nie chcę wam nic spoilować. Okej, pozostało nam tylko odwiedzić Artura Kilpatricka i powiedzieć mu, co zaszło. Tutaj już chyba... O, tu są jeszcze ukryte jakieś drzwi. A, przepraszam, to chyba tutaj jest wejście do gabinetu. Do gabinetu, no. Jaki gabinet, no... Nie najlepszy. Nie najlepszej jakości. Okej, jesteśmy z powrotem na mieście. Zatem chodźmy z powrotem do Artura Kilpatricka. Wykonaliśmy dzisiaj dwa zadania. Naprawdę nieźle. Okej. I don't think so. The bones of your ancestors will rise. Kilpatrick's bail bonds. What's shaking? Znalazłam Carsona. Niestety on już do ciebie nie wróci. What? Ain't coming back? What do you mean he ain't coming back? Jakiś psychopata odciął mu palec wskazujący. Man, that's a tough one. Bounty hunter ain't no good without his trigger finger. Well, hell, that really leaves me in hot water, boy. Gonna cost old Arthur real good. A kogo Carson miał znaleźć? I got this guy with a sheet a mile long, put in on 3 warrants. His girlfriend put up for the bond and now he missed the court date. I can't get in touch with either of them. Want a job? Okay, mogę być zainteresowana. Well, it won't be much of a job since you ain't licensed and all, but until I can get me another bounty hunter, I need you to find out if this guy skipped town or what. Okay, więc mam tylko sprawdzić, czy on tu jest, czy nie. Yeah, no body attachment or nothing. Just find out if he's here or where he went. I'll pay ya. Deal? Okej, chyba mogę się tym zająć. Great, all right. The guy's name is Mike Durbin. Goes by the name Muddy. His girlfriend put up for his bond. She lives over there above Tripp's pawn shop. Her name is Marian Murrieta, but I haven't been able to get in touch with her. Marian Murrieta, okej. Czyli on mieszka w tym samym bloku co my, tam gdzie my mamy swoje obskurne mieszkanko. Brzmi niebezpiecznie. Wiesz może, gdzie dostanę broń lub dwie? Well, I wouldn't normally tell you this, but since you did help me out, Trip down at the pawn shop. He's a little fried and paranoid, so he don't usually sell guns to anyone, but just tell him all Arthur sent you, he'll set you up, all right? Okej, super. Dziękuję, Artur. To co jest w kartotece tego całego Madiego? Well, he was brought up on manslaughter charges years back, but he got acquitted. Since then, he's been in and out for this and that, small-time stuff mostly. Okej, okay. A co zmalował tym razem? Most recently he was brought in as part of a big case on stolen auto parts. It's this big chop shop thing that's going on in Santa Monica. Been in the paper. Okej, okay. Dobra, czyli nad Lombardem, tak? That's right. Marianne Murrieta. In them crappy places above the pawn shop. Find out where the hell Muddy is, where is he going, whatever. But be careful. You're not licensed, and if anything bad goes down, I don't know you. You hear me? Jak słońce. To co z tą kasą, którą mi wisisz za Carsona? Oh, yeah. Sorry about that. Here you are. Okej, dzięki. All right, come back when you got some info. Thanks in advance. Okej, zakończyliśmy misję a propos Carsona i mamy nową misję i zdobyliśmy $200 nagrody. Nice.
W porządku. Dam ci znać, jak się czegoś dowiem. W porządku, moi drodzy. Widzę, że zaczęło padać. No cóż, okej. Wykonaliśmy dzisiaj dwa zadania. Po pierwsze, uwolniliśmy Lili, odnaleźliśmy ją i co najważniejsze, połączyliśmy ją z powrotem z I. No i tych dwoje kochanków może się teraz wspólnie ulotnić. Poznaliśmy także jej historię. No i po drugie, uratowaliśmy Carsona, łowcę głów od Artura Kilpatricka, który wplątał się w bardzo nieprzyjemną sytuację i przy okazji pozbyliśmy się nieźle świrniętego specjalisty od protez. Także, to była naprawdę długa noc. No i w następnym odcinku, na który już teraz bardzo was serdecznie zapraszam, zajmiemy się kolejną sprawą od Artura Kilpatricka i następnie zajmiemy się już wątkiem głównym i dowiemy się, gdzie podział się agent Mercurio. No i to by było na tyle w tym odcinku. Moi drodzy, jeśli podoba wam się ta seria, gorąco zachęcam was do subskrybowania tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się to podoba i czy chcecie zwyczajnie, aby ta seria była kontynuowana. Ja bawię się przy niej naprawdę świetnie. Mam nadzieję, że wy również. Dajcie znać w komentarzach. Jeszcze raz dzięki. Do następnego. Cześć.